Pochwalony niech będzie Ojciec i Syn i Duch Święty. Witam wszystkich bardzo serdecznie w sercu Maryi. Moi drodzy, wieczór przynosi świętą ciszę. To czas odpoczynku i refleksji. To czas zawierzenia nas samych i naszych bliskich w troskliwe ramiona Boga. Uczyńcie znak krzyża i módlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Albowiem Bóg nie dał mi ducha bojaźni, ale ducha miłości i mocy i zdrowego zmysłu, abym żyła każdym dniem i każdą nocą i chwaliła imię Jego. Panie, niech Twoje błogosławieństwo towarzyszy nam wszystkim. Niech Duch Święty oświeca myśli i serca i niech moc Jego działa przez nas na każdym miejscu. Wszystko, co się w naszych domach znajduje, tych, którzy do Niego wchodzą i z Niego wychodzą, niech błogosławi i od złego osłania Bóg Wszechmogący. Panie, powierzam moją rodzinę i bliskich w Twoje ręce, wiedząc, że jesteś naszym ostatecznym obrońcą i opiekunem. Panie, daj nam spokojny sen, wolny od strachu i niepokoju i obudź nas odświeżonych na ciele, umyśle i duchu, abyśmy powitali nowy dzień z wdzięcznością i radością. Panie, który jesteś dobry i sprawiedliwy, Synu, który zwyciężyłeś śmierć, Duchu Święty, mocy, zachowaj nas z tej nocy w bezpieczeństwie i pokoju. Pomóż nam kochać i wspierać się nawzajem, a nasza rodzina niech będzie źródłem jedności i siły. Prosimy, aby Twoje błogosławieństwo i łaska zawsze były nad nami. Amen. Panie, dbaj o ich bezpieczeństwo dzisiaj wieczorem i w nocy i pozwól im dalej oddawać Ci chwałę. Daj im spokój ducha, aby nie martwili się o nic. Strzeż ich serc, aby mogli okazywać tylko miłość. Moi drodzy, zostawcie komentarz, złóżcie swoje prośby, intencje pod modlitwą. Dołączcie do naszej społeczności w sercu Maryi i naciśnijcie dzwoneczek. A teraz serdecznie Was pozdrawiam, błogosławionego wieczoru z Panem Bogiem i Maryją w sercu.